Witam serdecznie. Dzisiaj mamy przyjemność przeprowadzić wywiad z panem burmistrzem Krzysztofem Mańkowskim. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, witam, witam was serdecznie. Witamy również. Pierwsze pytanie. Dokładnie 20 listopada minęły 3 lata od zaprzysiężenia Pana na burmistrza szczytna. Ile udało się Panu zrealizować punktów z wyborczego programu, który przedstawił Pan w swojej kampanii jesienią 2018 roku? Tak jak każdy burmistrz i każdy kandydat na burmistrza ma jakiś tam swój program wyborczy. Ja również miałem. Ten mój program no, był dość mocno rozbudowany jest w dalszym ciągu, i konsekwentnie przez te 3 lata. Staram się go realizować. część z tego, z tych zamierzeń została już zrealizowana, część jest w trakcie realizacji, część czeka na realizację. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że wszystkich punktów w ciągu jednej kadencji nie jestem w stanie z różnych względów. Postaram się, żeby te wszystkie zamierzenia były zrealizowane. Rozumiem. Bardzo dobrze to słyszeć. Czy zostaną poczynione jakieś ruchy związane z likwidacją brzydkiej dobudówki do wieży ciśnień, z której to szpetoty jesteśmy obecnie znani niestety już nie tylko w regionie, ale również w kraju, a nawet poza jego granicami? Widzę, że ta nasza wieża, ta dobudówka, jak to ty powiedziałeś, ja to nazywam również. Takie, jakie jak to można powiedzieć, szkaractwo. I rzeczywiście tym interesują się nie tylko osoby dorosłe, ale widzę, że również i młodzież. Rzeczywiście jest to bardzo poważny problem, który, z którym borykamy się od wielu lat. Moi poprzednicy również, ja też od samego początku. Zresztą obiecywałem, że w ciągu. Kadencji doprowadzę do rozwiązania problemu wieży i od samego początku poczyniłem kroki, żeby to zrealizować. Jest to trudna sprawa, ponieważ wieża z tą dobudówką nie należy do miasta. Jest w rękach prywatnego właściciela i tylko można rozmawiać i prosić, również też nalegać, wykorzystując tu możliwości prawne. Ale mogę powiedzieć, że jest światełko w tunelu, jest inwestor. Jest chęć ze strony właściciela. Tu przy tym stole, gdzie siedzimy, odbyło się dwa tygodnie temu bardzo poważne spotkanie. W przyszłym tygodniu dochodzi do następnego, patronuje tej sprawie, ale strony muszą dojść do porozumienia ze sobą. W ostatnim czasie na placu iranda zostały stworzone siedzenia z palet. Skąd pomysł na taką strefę? I czy chce pan w jakiś sposób ją powiększać? Pomysł na plac Juranda to jest też jeden z moich postulatów wyborczych. Pisząc swój program wyborczy. Wsłuchiwałem się w prośby czy też propozycje mieszkańców, i jednym z ważniejszych takich postulatów mieszkańców to było, kiedy, czy jak zostanę burmistrzem, to wyprowadzę parking, czy ruch kołowy z Placjuranda i zrobimy tutaj taki piękny deptak z kawiarenkami, z, ze sklepikami, z pamiątkami. I y, te ławki, one nie są z palet, one są y, z, z drzewa. Nie, tutaj naszego lokalnego, z trwałego, z, z trwałego materiału. Niektórzy mówią, że one za chwileczkę pogniją. Nie, absolutnie nabrały takiego naturalnego koloru. One oczywiście będą na wiosnę impregnowane. I to jest pierwszy etap zagospodarowania tego placu. W kolejnych latach robimy zmianę zagospodarowania przestrzennego tutaj całego placu Uranda i terenu aż. Do, do jeziora. I w, kolejnej, w kolejnych etapach będzie wyprowadzony cały ruch kołowy, i cały plac Juranda będzie takim centralnym punktem, gdzie będzie można z siedzeniami, z, z fontanną. Jeszcze nie mogę powiedzieć, czy fontanna będzie w ziemi, czy będzie troszeczkę wystawała, bo to będzie zależało od konserwatora zabytków, który, z którymi tutaj musimy, musimy współpracować i chcemy współpracować, bo to jest miejsce, jakby można powiedzieć, historyczne i musimy dostosować się. Oczywiście oświetlenie, dużo, dużo zieleni, dużo przestrzeni, no i przede wszystkim kafejki typu restauracja, kawiarnia, sklepy z pamiątk czy też z lokalnymi, z lokalnymi wyrobami jest zainteresowanie naszych lokalnych przedsiębiorców, ale też chcemy zrobić taki mały na klombie taką małą scenę, żeby można było Tutaj, w okresie letnim, lokalne zespoły, żeby mogły tutaj prezentować się, bo mamy bardzo dużo takich fajnych, lokalnych zespołów i młodzieżowych, i dorosłych. Więc, no, takie myślę, super miejsce, żeby sobie latem posiedzieć. Do wieczora na plaży w wodzie, a wieczorem spotykamy się na placu Juranda ze szklaneczką herbaty. Z, z ciastkiem posłuchać fajnej, fajnej muzyki. Taki jest plan, i myślę, że ten plan y, uda mi się zrealizować. Tyle się mówi o współpracy z lokalnym społeczeństwem, mieszkańcami. Oczywiście w jakimś stopniu udaje się to zrealizować, jednakże w większości ta współpraca jest skierowana do osób dorosłych, wśród których prym niewątpliwie wiodą seniorzy. Dla nas młodych ludzi poświęca się znacznie mniej czasu i miejsca w przestrzeni publicznej. Czym jest to spowodowane? A to ja tego tak nie odczuwam. Pewnie ja jestem generalnie optymistycznie nastawionym człowiekiem do życia i bardzo cenię sobie kontakt ze wszystkimi mieszkańcami, obojętnie czy to są dzieci, młodzież czy dorośli. Myślę, że jak obserwujecie mojego Facebooka, ja komunikuję się może nie codziennie, ale, ale w kilka razy w tygodniu, pokazując co robię. Również spotykam się z mieszkańcami, być może z tymi dorosłymi, czyli z tymi seniorami może więcej, bo oni są bardziej. Chętni do, do, do spotykania mają więcej czasu. E, młodzież troszeczkę e, jest jakby e, wycofana, e, ale to nie znaczy, że ja nie spotykam się z młodzieżą. Z grupami e, sportowymi się spotykam bardzo często. E, z młodzieżą chodzę na różnego rodzaju e, treningi. Obserwuję, chętnie przyjmuję tutaj, tutaj w, w urzędzie również i przedszkolaków, i szkoły podstawowe, i szkoły średnie również. Ale skoro tak mówisz, to rzeczywiście macie pewien, pewnie niedosyt taki spotkanie z burmistrzem. To fajnie, że się spotkaliśmy. No, przemyślę, jak zrobić, żebyście mieli do mnie większy dostęp, ale serdecznie zapraszam na ja, to, że jestem burmistrzem. Głową tego miasta to jest jedna rzecz, ale też jestem mieszkańcem naszego miasta i ojcem trzech synów, troszeczkę starszych, ale po, po, no, ciut, ciut starszych od was. I też chcę dla nich dwóch wróciło po studiach, mieszka w Szczytnie ze swoimi rodzinami, więc dla nich też coś będę no, robił i będę chciał zrobić. Dawniej w naszym mieście był organizowany Freestyle City Szczytno. Dlaczego zaprzestano organizować tą imprezę skierowaną do młodych ludzi? Rzeczywiście, jeszcze jak byłem dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu, byłem jednym z, z, ze współorganizatorów, ale rzeczywiście to była impreza organizowana przez samą młodzież i wydaje mi się, że takie imprezy, bo ona była wspaniałą imprezą przez kilka lat, chyba dwa czy trzy lata z rzędu. I była tak wspaniała, ponieważ to nie narzucali tej imprezy urzędnicy, czy też burmistrz, czy, czy, czy ludzie dorośli, tylko sami, sama młodzież. Dlaczego upadła? No to nie za moich czasów. Ci młodzi ludzie zrezygnowali z tego, czy ktoś ich zniechęcił. Ja z wielką przyjemnością do takiej imprezy chętnie bym wrócił, jeżeli tylko będzie zainteresowanie. Jestem, jestem do dyspozycji, proszę przekazać. Mam kontakt nawet z tymi chłopcami, teraz już mężczyznami, którzy gdzieś tam wyjechali, nie mieszkają. Niektórzy za granicą mieszkają, niektórzy wiem, że w Gdańsku. Mam z nimi też kontakt, często wspominają te wspaniałe imprezy. Zresztą do, do, do dnia dzisiejszego o tym się mówi. Ale tak jak na początku powiedziałem, wolałbym, żeby z chęcią organizacji tej imprezy wyszli młodzi ludzie, a ja oczywiście tutaj z całym sztabem urzędników i jednostek podległych, chętnie się w to włączę. Oczywiście również finansowo. Decyzje związane z naszym miastem są podejmowane głównie przez pana oraz radnych. Co myśli Pan o powołaniu młodzieżowej rady miasta lub powiatu, aby młodzi ludzie mogli mieć wpływ na decyzje związane ze szczytem? Jest chęć. Byli u mnie panowie, chłopcy z jednej ze szkół. Przed pandemią byliśmy. Już bardzo blisko, bardzo blisko powołania Rady Młodzieżowej. Nawet mam tutaj w szufladzie przykładowy statut. Jestem oczywiście z, za, jako, jako taka, taki organ doradczy, oczywiście dla burmistrza. to musi wyjść od młodzieży, bo znam z doświadczenia swojego, jeżeli coś się narzuca komuś i się prosi, no to, to naturalną śmiercią umiera. Jeżeli wychodzi to od młodzieży, dostają yy, zielone światło od władzy, to to funkcjonuje. Co w tej chwili ma do zaoferowania dla nas Miejski Dom Kultury? Miejski Dom Kultury, jeśli chodzi o zajęcia dla dzieci, to jest zajęcia z rzeźbiarstwa, zajęcia z malarstwa, to są zajęcia dla, dla dzieci i, i, i młodzieży. Zespół muzyczny też tam działa, ale Miejski Dom Kultury to przede wszystkim organizacja imprez różnego rodzaju płatnych. Również i bezpłatnych, jest tego bardzo dużo. Ja w ostatnim okresie, tylko chyba w ciągu w ostatnich dwóch tygodni byłem na kilku spektaklach, na wspaniałym balecie. Jezioro łabędzie. Kolejny był występ muzyki włoskiej. Ostatnio byłem na teatrze Zolsztyna teraz w poniedziałek kolejne, kolejne spektakle, także to tutaj tych, tych spektakli jest bardzo dużo, a chcę powiedzieć jeszcze, że przez całe wakacje było muzyczne granie i Miejski Dom Kultury praktycznie w każdym tygodniu, w każdy weekend prowadził jakąś, jakąś dużą, dużą imprezę i teraz też staramy, się, też staramy się, żeby każdy weekend było coś dla mieszkańców, czy, czy odpłatnie, czy, czy, czy Czasami i, i, i bezpłatnie. Miejski Dom Kultury organizuje w, i już zapraszam. Myślę, że jeszcze będę dzisiaj mógł raz zaprosić. Zapraszam na, na czwarty jarmark bożonarodzeniowy. Między innymi Dom Kultury jest głównym organizatorem tego, tego jarmarku. Podczas spotu wyborczego wspomniał Pan o specjalnym bonie zasiedlowym jako zachęta dla młodych do pozostania w mieście. Czy nadal pan myśli o realizacji tego pomysłu oraz jakby to miało wyglądać? Tak. To był taki pomysł, który wydawało mi się, że pomoże młodym ludziom, którzy tutaj będą chcieli zostać w naszym mieście. No to wiąże się oczywiście z finansami, jak wiecie, te finanse. Samorządów nie tylko w szczycińskich, ale generalnie, generalnie w całej Polsce są trudne. Miało to wyglądać w ten sposób, że jeżeli ktoś chce zostać w Szczytnie, przychodzi do urzędu, składa taki akces, że przez ileś tam lat zostaje w naszym mieście, otrzymuje środki. Nie będziemy mówili o kwotach, ale jakieś takie, które by go tutaj zachęciły. No niestety te mizerne środki finansowe nie pozwoliły zrealizować do tej pory tego, tego punktu z mojego programu wyborczego, ale on cały czas jest gdzieś tam z tyłu głowy. Ja staram się inaczej pomagać młodym ludziom, jeżeli tylko jest taka możliwość, że ktoś dziś zwalnia się, tak ktoś odchodzi na emeryturę. Czy w urzędzie, czy w jednostkach podległych staramy się przyjmować, dawać szansę młodym ludziom. No i to jest taka pomoc. Rozpoczynamy budowę dwóch bloków jednego komunalnego, drugi dla osób, które nie mają zdolności kredytowej. Miasto bierze na siebie te, ten kredyt. Pomagamy w tej kwestii mieszkaniowej. Myślę o tym, bo nie, również i o innych punktach z tego programu, takich socjalnych, chociażby becikowe, które też jest dalej w, mojej, w moich myślach, ale no to wszystko. Zależy od finansów. Cały czas myślę, nie wiem, czy się uda, nie, nie będę obiecywał, że na pewno mi się uda wprowadzić, ale jest to, jest, myślę, że byłby to taki istotny, istotny element przyciągający również tutaj do, do naszego miasta. Czy oprócz, można to tak nazwać, zielonej strefy na placu Juranda, ma Pan już w planach jakieś kolejne inwestycje, które dzięki temu, że powstaną, przytrzymają. Różne osoby w naszym mieście, bądź przyciągną do nas więcej turystów? Tak. Ja zawsze powtarzam w wywiadach, jak mnie często pytają, że rozwój miasta. To nie e, kilometry wylanego asfaltu czy położonego e, chodnika, ale przede wszystkim inwestycja w człowieka, przede wszystkim inwestycja e, w młodych ludzi. Jesteśmy jednym e, z nielicznych, jak nie jedynym miastem e, w naszym województwie, które zapewnia miejsca w żłobkach i przedszkolach dla wszystkich, e, dla wszystkich chętnych. Najważniejsze dla, młody, znaczy dla wszystkich ludzi to jest bezpieczeństwo, bezpieczeństwo socjalne, czyli praca, mieszkanie, ale to jest nie wszystko ważna jest jakość życia ta po pracy. I nad tym się generalnie staram skupiać. Właśnie między innymi pytaliście o MDEC, czyli ta oferta właśnie kulturalna, czy też sportowa, że można było gdzie uprawiać sporty, żeby można było wyjść sobie o właśnie Między innymi ten plan na placu Randa to jest po to, żeby można było nie tylko tu przyjeżdżać, bo tu najczęściej przyjeżdżają BMW, tak i jest tutaj wieczorem zjazd samochodów, a tam jest wiele innych miejsc, gdzie te samochody. Ja sam bardzo lubię dobre samochody, jest wiele innych miejsc, gdzie można się spotkać, a tutaj ma być właśnie taka strefa takiego relaksu, żeby i młodzi, i starsi, żeby mogli przyjść i. Spotkać się. Jak to się miasto rozwija? Ja na to patrzę zupełnie w inny, Patrzę na to w zupełnie inny sposób. Jeżeli ktoś buduje galerie i fajne, fajne tam będą sklepy. Nie, nie chciałbym mówić jakie, ale naprawdę będą fajne. To znaczy, że to miasto się rozwija. Bo nikt nie wkłada pieniędzy po to, żeby to za chwileczkę upadło, tak Czyli te, wszystkie, te wszystkie galerie, które powstają, które to są poprzedzone jak dość wnikliwymi bananiami przez inwestorów i to świadczy, że nasze miasto się rozwija, a nie tak jak niektórzy mówią, że, że się zwija. Nikt by nie budował bloków mieszkalnych, deweloperka się bardzo, bardzo mocno w naszym mieście jesteśmy też. Trzeba się pochwalić w tamtym roku, w tamtym roku, albo bodajże dwa lata, byliśmy w Polsce, wygraliśmy najwięcej mieszkań zostało oddanych. Tak, jest w, 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 i to nie są badania gusu, także to są wiarygodne. Byliśmy w tym roku, też oddajemy bardzo dużo mieszkań, więc skoro się buduje, to znaczy, że się rozwijamy. Mamy w naszym mieście policję, która dobrze sprawuje swoją funkcję, a Straż miejska wydaje się być niemałym kosztem. Co uważa Pan na temat pomysłu zlikwidowania straży miejskiej? No jeżeli będziemy patrzymy na straż miejską czy na policję w, w kategorii kosztów no to tak, no to, no to, to jest kosztowna, ale muszę powiedzieć, że. Kiedy startowałem w wyborach, napisałem również w swoim programie wyborczym, że przyjrzę się pracy dokładnie Straży Miejskiej. Straż Miejska jest bardzo, bardzo dla miasta potrzebna. To nie jest tak, że tylko policja spraw, które załatwia Straż Miejska. Jest jakby przedłużeniem, przedłużeniem policji czy odwrotnie, czy, czy policja jest przedłużeniem Straży Miejskiej. Jest bardzo dużo interwencji różnego rodzaju, jeżeli chodzi o zakłócanie porządku. To strażnicy są na, na, tej na tej pierwszej linii. Często jest tak, że nie dzwoni się na policję, a dzwoni się na Straż Miejską, i Straż Miejska podejmuje interwencja. A tych interwencji jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Mówimy o zakłócaniu porządku poprzez różnego rodzaju parkowanie. Ostatnio. Pewnie was, was też to dotyczy, a jak nie to Waszych rodziców, jesteśmy na etapie ustalania ceny za odpady komunalne, czyli segregacja, również w tej chwili Straż Miejska być może was też odwiedziła, nie odwiedziła muszę wam powiedzieć i sprawdziła czy dobrze segreguje śmieci osobiście. Stałem i sprawdzali, więc absolutnie nie myślę o likwidacji Straży Miejskiej, bo Straż Miejska dla takiego miasta jak Szczytno jest, no, mogę powiedzieć, jest niezbędna. Czy jest w Urzędzie Miejskim osoba zajmująca się współpracą nie tylko z osobami starszymi, ale również z młodzieżą? Tak, jest wydział promocji, e, prężnie działający. Jak już wcześniej powiedziałem, starsze osoby są bardziej e, może śmiałe, o, tak, myślę, że tak, ta, tak e, to wygląda i te, te kontakty są częstsze, e, a młodzi ludzie, tak e, no, z takim, taką Dystansem pewnie podchodzą, ale zapewniam Was, że można tutaj przychodzić i można się spotykać. Ja jeszcze raz zachęcam Was, bo jesteście młodymi ludźmi i macie pewnie dużo znajomych, a te pytania, które zadajecie, to pewnie są też pytaniami Waszych kolegów. Więc jestem do dyspozycji. Patrzcie, nie jestem straszny, normalny facet, który się do Was uśmiecha i, i, i ma serce otwarte i bardzo chętnie, Młodych ludzi w szczególności sobie cenię i doceniam, bo to zawsze dla takiego gościa w takim wieku jak ja obsowanie z osobami młodymi no, daje, daje dużo, dużo energii. Wracając do obietnic wyborczych, chciałem się spytać o stadion z zapleczem noclegowym, lodowiskiem, kortami i skateparkiem. Pytam się o to, gdyż młodzież wszędzie lubił prać sport i z chęcią skorzystałaby z takiej okazji do poćwiczenia na strzeżonym, mam nadzieję, obiekcie. I czy pomysł nadal jest w zamyśle, a jeśli tak, to gdzie mógłby ten ośrodek stanąć? W przyszłym roku ruszamy z remontem tego stadionu na Śląskiej. To będzie taki stadion miejski. To nie będzie stadion taki, że można tam będzie 25 tysięcy czy 20, tak jak są stadiony. Taki stadion nam nie jest potrzebny. Nam jest potrzebny stadion, właśnie taki miejski, z startanem, z bieżnią, z boiskiem, w którym, z oświetleniem, żeby można było uprawiać również tam sport. Inwestycja będzie kosztowała. No granica 14-15 milionów. Będzie mamy dofinansowanie już z ministerstwa 2,5 miliona, 3 miliony też jeszcze udało mi się pozyskać dodatkowo, resztę z dochodów własnych i z kredytu. Będzie to inwestycja dwuletnia 2022-2023 i, i tak będzie tam całe zaplecze piłkarsko-lekkoatletyczne z skrytą widownią dla prawie tysiąca osób, boisko wielofunkcyjne, kort. I zaplecze szatniowe. To na tyle nasz stać w tej chwili. Lodowisko jest tutaj już, już za, za płotem, że tak powiem. A marzenia moje, no tak, ja jestem generalnie w, wyrosłem, jeśli można powiedzieć, do samorządu ze sportu i z tego się bardzo cieszę i zawsze zachęcałem. I to jest moim marzeniem, by było żeby taki kompleks, myślę, że idealnym miejscem jest miejsce koło szkoły numer 6, tak zwane Kaczaki, jeżeli znacie, tam to jest teren miejski i tam rzeczywiście można by było się pokusić o taki kompleks. W tej chwili mamy pawilon sportowy na stadionie. On wymaga remontu, ale jest. Korzystają z tego sportowcy bardzo często. No, mamy lodowisko zimą, będziemy mieli te, ten stadion. Ubolewam nad tym, że nasze miasto z takimi tradycjami sportowymi piłkarskimi koszykówki, siatkówki jako jedno z nielicznych nie miało stadionu. No, I i to, 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 to jest, jakby, porażka wszystkich samorządowców tutaj szczycieńskich że dopiero teraz udało się pozyskać środki. Mam nadzieję, że radni uchwalą budżet, który zaproponuje i w którym właśnie jest ta inwestycja. Zostało właściwie panu jeszcze dwa lata do końca kadencji. Będzie pan również startował w kolejnych wyborach? Dwa albo dwa i pół. To zależy od tego, czy nie przedłużą kadencji, ponieważ wybory Parlamentarne są w tym samym czasie co samorządowe i najprawdopodobniej będą przedłużone. Ja już na którejś z sesji poprzedniej, oczywiście, zapowiedziałem, że tak, że będę startował, bo chciałbym pewnie jeszcze dzisiaj mnie zraz spytać o mój program wyborczy. Chciałbym ten program zrealizować, a jak sami wiecie, w jednej kadencji. Wszystko, wszystko ciężko zrobić. Chciałbym się z Wami spotkać. Jeżeli będziecie dalej jeszcze bawili się w dziennikarstwo, za jakiś czas i będę mógł powiedzieć ze swoim programem wyborczym, i powiem tak: zrealizowane, zrealizowane, zrealizowane. To tyle od nas. Dziękujemy za przyjęcie panu burmistrzowi Szczytna, Krzysztofowi Mańkowskiemu. Dziękuję bardzo, to ja wam bardzo dziękuję, zrobiliście mi naprawdę niespodziankę w, w ten piątkowy, piątkowe popołudnie, zachęcam was do kontaktów ze mną, przekazujcie swoim rówieśnikom, że ten burmistrz w tej wieży, co tam siedzi, to nie jest taki straszny gość, a wręcz przeciwnie, jestem do waszej dyspozycji, chciałbym zarazić się waszą chęcią tworzenia czegoś nowego.